Hej, tu Adam z Kingą i witamy na naszym kanale. A dzisiaj, jeszcze mamy jeszcze karnawał, nabyłem w markecie, znalazłem takie świecące balony. Zobaczymy jak to, czy działa, jak działa. Patrzę instrukcję. Może pokażę, może coś będzie też widać. I tak je. Pomocnica niestety uciekła, będę musiał samemu nadmuchać, może jeszcze później przyjdzie. Tu ściągam taki kaptur, był zabezpieczający. Jest po prostu balon połączony z uchwytem. Jest też w zestawie sznureczek, że można to sobie później zawiesić na sznureczku. Tu będzie widać, że to będzie się świeciło całość. Teraz pora nadmuchać. Nie trzeba nic związać, samo tutaj się zablokowało. Jeszcze może troszeczkę. I tu jest zaworek. Można albo spuścić też trochę powietrza, jeśli jest za dużo z tego. Albo włączyć świecenie. Tu widzę do tego świecenia, nie wiem czy będzie cokolwiek w kamerze widać, trochę się świeci. Zmienia kolory, to jest widać jeszcze RGB. Jest to bardzo słabo podświetlone, ale na nocne jakieś zabawy sądzę, że to będzie całkiem fajne. Tu może troszeczkę dodmuchamy. I tak się całość prezentuje. Moim zdaniem ciekawa atrakcja, dodatek jakby do niektórych zabaw. Może zobaczymy, czy moja córka się jeszcze do tego przekona, ale można zawsze wziąć w rękę, iść gdzieś na jakiś spacer, imprezę, cokolwiek takiego, na jakiś kinderball. Sądzę, że może to być całkiem ciekawa opcja. Więc jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, to oczywiście zostawcie na dole. I do zobaczenia następnym razem. To na razie, hej! Pa, pa!